Witam w pierwszym odcinku Grajmy w Minecraft z Robertem Makłowiczem. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Steve'cio, a to jest kolejny odcinek z Fagą. Przywitaj się, Faga. Na siema. W ogóle, kuźwa, mieliśmy takie przygody i tego nie nagrywaliśmy, a miały być przygody z Fagą, więc idziemy w stronę spawnu, czyli spawn jest tam. I może znowu spotkamy jakieś, w ogóle wam zaraz wyświetlę screena dupnego misia różowego, tęczowego. No to jest coś pięknego. Też macie poprzedni odcinek, jak właśnie płyniemy w te miejsce i Faga tutaj sobie gada jak Makłowicz. Mówię jak Makłowicz, kurwa. I no to idziemy w stronę spawnu. Widzicie, mamy jeszcze 4,5 tysiąca metrów, czyli kratek. Troszkę zostało, ale damy radę. Zobaczymy, jakie nas tu przygody spotkają. To już będzie ciekawie. Ogólnie jest 1:10 w nocy. O, znowu będziemy chyba płynąć. Coś mi się zdaje. W ogóle mamy jakiś płynek z dupy, jakieś kości, nie kości, błony fantoma. Coś tu jakaś budowla chyba jest, czy coś? Kuźwa! Kto rozwalił, kuźwa, pustynną tą? Nie wiem, ale... studnię. Hańba temu, kto to zrobił. Tak się nie robi. Ludzie, zamiast zostawiajcie jakieś, jak jesteście na serwerach, zostawiajcie kuźwa te... Załóżmy, dajcie sobie kuboid, kuwa, na wiosce czy coś. Właśnie. Jakoś fajnie ją odpicujcie, a nie kuwa niszczycie, zabijacie villagerów, kuźwa, a potem trzeba szukać jakichś jajek czy nie jajek, innych pierdów. Bez sensu takie coś. No widzę jakieś coś na horyzoncie. Co to kurwa jest? To jest pewnie jakaś farma wielopoziomowa albo coś. Pytanie, czy to jest kuboid? O nie. Nie ma. No, kuboid. W ogóle my nie robimy grandów, kurwa, czy jak to nazywa, Grand Theft Auto, kurwa, na domkach. Tak. Tylko po prostu zwiedzamy domki, jak coś tak robimy. Tu jest jakiś studio nagrywania youtubera, chopie. To ty pierdzieli. Tylko nie ma green screena, no. Nie. O. No patrz. Witam w pierwszym odcinku Grajmy w Minecraft z Robertem Makłowiczem. Już mam kurwa wstępniak. Ej, magazyn. Tu mam. Nic tu nie ma, dobra. A tutaj kurwa jakiś... Tu nie ma nic. A tu... Pokój werki 00. A idę do werki. Dobra, a ja idę, a tu nic nie ma, dobra. A tutaj byliśmy tam, chyba tam. Już u warki. Nie ma, otóż. Dlatego się wrócę do siebie, co tu mamy. Zginęło mięso. Będzie, że biedne te pokoje takie. Widać, że ktoś już to kurwa był i wszystko poniszczył. Jednogwiazdkowy hotel, no widać. Ale mnie ciekawi kurwa ta chata tutaj. No, a tam widzę coś do czego. No, albo to. Co to w ogóle może być? Tam też coś, ale... To jest farma wielopoziomowa po prostu. A tutaj też. I jak tu... to jest jakieś domki kurwa są. Ale zalane lawą i wodą. Masakra. Ja bym podstek dobrym ludzi. Tu jest kuboid. A tutaj co? Paka Havira, ale zalana lawą. Ja pierdziu, ludzie. Podstek robi, nie mam po co. Że co? Szkoda. Jak to kiedyś można było zniszczyć, kurwa? Nie, tu gdzieś jestem, a nie, dobra. Proszę. Ludzie, kurwa, siedzą nad miesiącami, kuźwa, wy to niszczycie. To jest wioska jakaś, ty. Od wioski to jest budowla. To jest wioska. No, bez kitu. Nierozwalona. Nierozwalona, ale jest. Ale villagerów nie ma. No niestety, ludzie, to już się nie spotkamy tutaj już. Ja no, jest trochę rozwalony. Tylko... Czekaj, spawn, tu jest domek, spawn jest tam, kuźwa, my idziemy sobie w pizdę. Poszli teraz. To te budowy nas skusiły, to przecież nie wszystko. Ale w stępciaka będziesz robić nic złego, powiem. To jest. Ruszamy dalej sobie.
O, po prawo coś widzę fajnego. Cela takiego. O, idziemy zobacz. Rozwalony. Ja to. O, super. Ja myślałem, że to mi się nie wczytało, dobra, nie masz. Ludzie, nie potraficie zachować piękna Minecrafta. Szkoda, szkoda. Szkoda takiej pracy w ogóle. Ja takie czegoś w życiu nie rozwalił na przykład, nie? Bo mi po prostu było szkoda takiej osoby, która to budowała na przykład. O, ale most, proszę bardzo, to jest most. Widzisz, takie mogliśmy sobie zbudować. Serio, kuźwa, grinder. No, ale pal, już nie zdyrtaj. Tak, dzisiaj widzieliśmy około 5 grinderów z dyrta, rozumiecie to? No, ale to takich bardzo wszystkich styl, jeszcze nierównych w ogóle. Bo tu jest sobie jakiś domek jeszcze. To jeszcze się budował. Taki nawet. Kuboid. Co to jest? Adolfy? Krowy? Czekaj, są nazwane Adolfami. Że co? Adolfy i krowy. Te pany? To nie wiem, kuźwa. Stefany. Już wiem, tytuł odcinka. Stefany, Adolfy, krowy i wstępniak z tobą. A domek nawet spoko, tak, taka, to jest, inny, to jest takie wszystko. Nowoczesne, wiesz, tak, to jest takie nowoczesne, wiesz, kuźwa, takie. Tak. Niby, ni... Ale to się na mnie patrzy, panie. U Chanel, co to jest? Ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Uuu, bogacz jakiś. Fajne. Podpisik mam. Nie wiem kto to, ale spoko. To jest podpis jakiegoś gościa, dobra. Owce. Owce, owce, dobra. I to idziemy w stronę spawnu. To jest zapierdzielamy. Trzy osoby na serwerze. Wow, w tym my. Jakieś skrzynki na horyzoncie. O proszę. Jak jadą puste. Chuj, kuboid. O, nawet kuboidem. Ale farma duża. Pomogę mu. Nie mogę. Tam też widzę jakiś kuwa... Kobl, lawa. Kobl kurwa strojący tym, lawą. Zwiększę sobie trochę czanki. Na 14 będzie git, dobra. No szkiel do ciebie, jać i kurde. O, pff, ty chyba się na strzał zdjąłeś. No ja... No, nie dasz mi się zabawić. I sobie podbieraj expa. No, dzięki, dzięki. I tam, coś. Tam coś widać czy nie? Bo ja mam aktualnie 25 level. Ja mam 12. Uuuu, świnka. Ej, widzę na szczycie góry domek. Właśnie, właśnie dlatego mówiłem uuuu. Nie ma tam. Fago, co ty myślisz na przygodę na serwerze Pixelmon, ale własnym serwerze? No, o, może być to ciekawe, myślę. Może. Czemu nie? Jeśli będę miał czas, to spoko. Nie ma kuboida, zapraszam. O kurde, zamknąłeś mi drzwi przed... A łóżko. Tam na dole jakieś tunele. Właśnie, czekaj, są jakieś skrzynki? Bo muszę podkładać gówno jakieś. Ty patrz tu kobla, chcesz kobla, gościu? Mam go dostać. Co to jest? To jest dirt? A ja potrzebuję się trochę dirt. Tu masz w skrzyni obok po lewej stronie pogromcy niemarłych. Dobra, ja sobie zbieram takie tam datki. Ja już mam łóżko jedno jak coś. Kobel, wszystko, nie ma nic. Dirt. Pogromcy niemarłych. Jak masz piece po lewej stronie. Piece po lewej stronie. A faktycznie, ale tam... to jest potrzebne. Bo ja tam rzuciłem, wiesz? Jak coś to wiesz. A, nie potrzebuję. Co na dole jest? Dobra, nie, ja to spierdzielimy takie coś. Dobra, idziemy patrzeć dalej, tutaj ten teren. Zwykły schodów nawet nie ma tam, no co. Nasiona buraka.
burak. Myślałem, że ziemniaki, ku. Ja mam buraki, jak coś ten. Ziemniaki, buraki. Jak coś, ja ci dam przecież buraczki, te. Ale buraczki, może będę chciał. Niestety, więc to nie ma do zwiedzania, kuźwa. No, idziemy dalej z tym spawnu. Kiery, panie kapitanie. Oh, shit. Ludzie, my tutaj hardcore odpierdzielamy, skaczemy, bawimy się, kuźwa. Jak coś zginiemy, to drugi ten następnie do siebie i będzie gicior. Tak jest, dokładnie. Kooperacja real hard, kurde. Teraz czeka na nas góra przeznaczenia. Góra przeznaczenia? Też miałeś ten dźwięk? No. Jakieś dziwne dźwięki, chłopie. To jest opętana góra. Przeznaczenia. Zaskarżę się, że z jakiś gasty będą, to będę wiedział, że nas Vertes albo ktoś troluje. Bo jak weszł gasta, będziemy gdzieś szli albo coś w nocy. To takie budowy. Lewitujące coś. Yeah. Platformy, kurde. Rozumiem, po co coś takiego budować? To jest bez sensu. Kuźwa, ja chcę zombie villagera, nie tylko zombiaka. Panie kapitan, o, jesteś już, dobra. I przody. Właśnie, chcesz akacjowe deski? Ty bierz. Nie, podziękuję. To im nie będzie pasować do domku raczej. Zombie! Dawaj, chodź! Nie doskoczyłem. Dobra. Gala fajny, bo ja ich tu wszystkich chropę tak. O kurde. Menalu. Ton. Łatwo. Kuźwa, ile teraz zombiaków zaatakowało? No właśnie widziałem jakoś, kurde. Nie było villagera, rozumiesz? Kuźwa. Zawsze możesz sobie poddać. Do domku i do spawnu mamy praktycznie tyle samo kilometrów. Do domku mamy 3, a do nas spawn 3200. No proszę. Jakbyśmy doszli do naszego domku. Wiesz, jakby do nas udało się ogarnąć villagera, to ja bym ci zapierdalał na chatę, kurwa. Bo nie wiem, czy tam nie pokazywałeś zmiany, pewnie jeszcze nie pokazywałeś, ale to... Nie, mostu nie pokazywałem. To tam troszeczkę u siebie pokazywałem na odcinku, który muszę jeszcze zmontować. No proszę. Więc myślę, że ten odcinek, który teraz nagrywamy, pojawi się za około 3 dni. To idziesz tu ile mi strzelam. Villager czy zwykły? Zwykły, dobra. Nie. Zwykły. Wykorzystał, kuźwa, tego skoncentrowanego na mnie zombiaka. Tak, korzystaj z okazji. O! Znowu fantomy, za tobą. Na ciebie się rzucił. Ej, owca! Ja go zapisam. Dobra, nie trafię go. Ty jaką zapierdzielę. Pikuję w dół. Jebałem. Przejebał się z drzewa, brawo. Zabiłem, dobra. Ło. Mam brązową wełnę, jak chcesz. Może później się przyda czegoś. Znowu wchodzimy na teren pustyni z jakimiś koblowymi gównami wybudowanymi. No, niestety. Nie, po co ktoś taki coś w ogóle buduje, to jest bez sensu totalnie. Nie rozumiem tego. Nie zrozumiem. Co, na królika polujesz? Tak. To było okrutne. Panie, dostaw pan te króliki. Panie, ale spierdzielę. Wydropiłeś kuźwa tego. Futerko. O, proszę. Futerko. Będzie na buciki. Ta, bez kitu. Z królika, czemu nie? A co my tu mamy? Gówno, dobra, idziemy dalej. Co można było się spodziewać po czymś takim? O, bo się śnudził. Chcesz, to wiesz.
Ja takich nie będę potrzebował. Dalej tylko trzech graczy, w tym my. Wiocha. I to jest chyba w zajebistym stanie. Nie, to jest tam trochę zniszczone chyba jest. Villagerów nie widzę, chyba że się skitrali. Nie, nie ma szans, no to jest rozwalone. Kuźwa. Cholera. Bez szans. Ty masz tego kuboida przy sobie, co nie? No mam. Jeśli znajdziemy wioskę, od razu kładę tam kuboida, pierdolę. Dobra. A się łapce to normalnie jako blok dźwiękowy, więc no. Wiesz, po prostu wystarczy postawić prawym, czy jak? No, po prostu postawić go. Ja po prostu postawię, dobra. Ale ty ten, czy nie masz chyba tam, czy ty masz, nie, ty możesz trzy kuboidy mieć. A masz chyba jednego, ty masz innego postawionego, co nie? Tak jest, zgadza się. To ewentualnie postawisz, dodasz mnie do działki i już. No i dobra. Po prostu ja ustawię tutaj set home, kuźwa, załóżmy wioska i już. No, to możesz kilka co nie robić. No, ja to chyba 30 set home'ów mogę mieć. Spoko. Było temat. Możesz zrobić na przykład, wiesz, set home pustynia, set home jako las świerkowy i tylko prawo będzie. No jak, i potrzebujesz, nie musisz latać na random TP i chuj. Dokładnie, w sumie to nie jest głupie. Za ile w ogóle kupiłeś MVP-a? Każdy VIP jest po 20, 32 zł, chyba 30 zł niecałe, wiesz? SMS-em. SMS-em, no. I kuźwa, ten, kupujesz sobie załóżmy VIP-a i masz na stałe już. Potem jest S-VIP, M-VIP jak ja mam i potem jest U-VIP. Może zainwestuję, kiedyś. Dobra, kapitanie, płyniemy. Ty masz łódkę chyba, no. Kapitanie, mój kapitanie. Wsiadaj. Zapraszam do łódki. Bierzemy się w niezwykłą podróż po świecie Minecrafta. Dobra, ludziska, to teraz będzie wyciszone nasze dźwięki i my ciśniemy sobie na speedrunie. Dokładnie. Wam przyspieszę to. No to ludziska, jesteśmy, zostało nam 300 metrów do spawnu. Tak jest. Na 250 i mam jakieś tutaj domki, znaleźliśmy, widzieliście tam na przyspieszeniu. No ale już. Tutaj pewnie wszędzie jest kuboid. Tak, to już pewnie kuboidy będą. Ludzie przy spawnie pilnują tych kuboidów na pewno. To jest pewne. Wszędzie będą kuboidy pewnie teraz porobione. Wszędzie kuboid, kurwa. 170.
A ciekawostka, wiecie, że spawn na tym 1.13 nie znajduje się centralnie na 0.0.0? No proszę, tu jest wrecking, kurwa? Te tryby pływają. Tak, to doszliśmy na spawna. Słuchajcie, tak to jesteśmy na spawnie. Na serwerze brodaci.net, kurde. Elegancko, kurde. Nie spodziewałem się, że dojdziemy na spawna z buta, ale chyba... Mortki, jeszcze wam pokażemy, co zrobiliśmy u nas na terenie i kończymy odcineczek. Dokładnie, się już na coś tepam. Mamy. Ja jestem u siebie, hehe. Ja u siebie. Jak widzicie, tutaj mamy mostek zrobiony. Ja u siebie tam kodach skończyłem i tam jakieś rzeczy porobiłem. Tutaj Faga wybudował nam mostek. Jest most, proszę bardzo, elegancko. I to Faga zrobił kuźwa daszek, tylko małą faremkę. Ła! Mm-hmm. To się wszystko robi, spokojnie. Tutaj dalej ma tą dziurę, w której go spotka... To jest dziura, która jest... tam się spotkaliśmy, co ty chcesz? Tu, no ma, właśnie, tu ma krówki. To dziura już tutaj zostanie. Świnka już ci urosła, tą, którą ci dałem. To są moi współlokatorzy generalnie. No. Jak widzicie, ma tu mini-narożnik, mini-kuchnię. Tu ma kuchnię, przed tym jak budował tą kuchnię, zablokował tu się w drzwiach. Tak, wstyd był. Zostałem uwięziony przez lodówkę. A u góry nic nie ma, ale patrzcie jaka konstrukcja. To już okno, a nagle hadzia, okno u góry. Lejder, to jest tak samo. Tu też jest okno. O kuźwa. A widzisz. Zwierzoki próbują ci się wydostać. Nie, tam. Dobra mordeczki, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika i wbijcie także na kanał Fagi. A to na razie cześć i papatki. Siema.